Ja grałam spektakl w Oświęcimiu. Miałam kilka godzin pomiędzy przerwy. Byliśmy w Domu Kultury. Wszyscy wrócili do Bielska, ja zostałam w tym Oświęcimiu. Najpierw się przespałam w garderobie na podłodze i potem wyszłam do miasta. I nagle patrzę, idąc, jest ten taki napis, który widziałam w telewizji. Widzę napis, widzę baraki. I idę w tamtą stronę, wiedząc o tym, że miałam tam nie iść do tego obozu. Trzęsą mi się nogi. Widzę wokół siebie autentyczne postaci, duchy, płaczące matki, dzieci. Zaczynam płakać. Mam po prostu... Mam takie doznania metafizyczne, że wydaje mi się, że umrę za nich wszystkich za sekundę. I myślę sobie, koniec, muszę tam iść. I dochodzę, a ponieważ mam wadę wzroku, dopiero będąc kilka kroków od napisu, widzę Trattoria Italiana napis, a z boku garaż.